Czytaj Biblię. To nie jest tylko kwestia dłuższych zdań, które widzę na małym ekraniku gdzieś w swoim telefonie, czy gdzieś na laptopiku, czy jakieś SMS-y. Kultura krótkich treści jest przeznaczona, proszę wybaczyć, ja tutaj nie dyskredytuję nikogo, dla mas, tak zwanych mas. Mass media określają nas jako masy odbierające, prawda, pewne treści. Mass media. No więc jesteśmy w pewnym sensie masą. I teraz z tej w pewnym sensie masy wielki procent ludzi, których nauczono czytać, rozbudzono w nich pasję czytania, okazuje się, świetnie korzysta również z mediów i multimediów. To znaczy osoby o wyrobionej przez książkę, przez druk, inteligencji, wrażliwości, wyobraźni, pracy, ponieważ lektura książki wymaga większego wysiłku. Szatan, diabeł nie chce, żeby ludzie czytali Biblię. Biblię zamieniłaś w łacinę po to, żeby tylko klechy, rabbi, uczeni, najmądrzejsi rzekomo Biblię czytały, co też było już nieprawdą, a ludzie jej nie mogli czytać. Bo łacina była za ciężka, łacina była za trudna, a i po co? A nie opłacało się już, nie opłacało się czytać Biblii w łacinie. W ramach swojej pracy, kierunku studiów, zainteresowań, modyfikować to i będą osoby, które będą czytały pasjami. Nie kombinuj, bo ci język się łamie. Czasem zajrzą do książki, ale generalnie człowiek, który... Swoją Biblia to są książeczki, druku, tak dosłownie druku, znaczy mediów, słowo Biblia. Nie kombinuj. W pozycjach intelektualnych. I mam ambicje przekonać o tym polskich rodziców, żeby się po prostu nie poddawali.